Hej, mamy maj 2021, a to jest kanał UFO Alarm i w ekspresowym tempie pokazujemy Wam najciekawsze, godne uwagi nagrania UFO i doniesienia z terenów Polski z ostatniego miesiąca. W tym odcinku prezentujemy dwa doniesienia i zarazem dwa nagrania wideo, które wydarzyły się zaledwie tydzień odstępu od siebie, w dwóch co prawda różnych miejscach Polski, ale zobaczcie, że nagrania są w pewnym sensie do siebie podobne. Pierwsze z nich wydarzyło się 7 maja w Bełżycach, okolice Lublina, ale jak dodaje Pikanteri Fakt, właściwie bardzo blisko osławionego Emil Cilina. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Autor nagrania dostrzegł na niebie dużo więcej obiektów niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Sam mówi, że na własne oczy widział ich kilka, były rozstawione na całej długości nieba. Po wykonaniu wstępnej analizy i poddaniu materiału wideo o dużej dawce kontrastu, dostrzegliśmy kolejne obiekty. Na materiale doliczyliśmy się ich aż 5, ale być może było ich więcej, tylko nie zostały zarejestrowane w ramce kadru. Przenieśmy się z ziemi lubelskiej do Małopolski. Zaledwie tydzień później, czyli 15 maja, kolejna obserwacja została dokonana w Bochni. Tutaj również mamy dzień i przez świadków zostaje dostrzeżone coś bardzo ciekawego. Na niebie pojawiły się 3 obiekty, które przemieszczały się w idealnym szyku po ramionach trójkąta równobocznego. Zresztą zobaczcie sami, tylko uprzedzam, w oryginalnym nagraniu niewiele widać, ale nie obawiajcie się, po naszej kolejnej analizie zobaczycie wszystko jak na dłoni. A są, no. Są w szyku. Trzymaj nieruchomo. Ale ja. Gdzie? Trochę mi się ręce czasu, nie wiem. Patrz, jakie piękne, patrz jak lecą. 3, 1 tam. 4 lecą. Za blok tam. 4 idealne kule, patrz jak pięknie lecą. I powiedz mi, co to jest. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, tutaj kontrast pozwolił nam jeszcze lepiej dostrzec obiekty. Do tego zrobiliśmy stabilizację i teraz widać wyraźnie piękny, klarowny szyk tych oto 3 obiektów. Jak sami widzicie, mamy wrażenie, że obiekty pojawiają się coraz śmielej, nawet w ciągu dnia, dlatego bądźmy czujni cały czas, nie tylko w nocy. I pamiętajcie, dajcie nam znać w razie Waszych obserwacji i nagrań. Będziemy dalej to badać razem z Wami i mamy nadzieję, że przybliży nas to do lepszego zrozumienia tego fenomenu w Polsce. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.